Jedziemy z koksem. Zobaczmy, co to jest to EFI. Jest rekomendowany pad, ale no nie wiem. Jaki ogień jak prawdziwość. Calm down, calm down. Come here. Have a seat. You know what, Effie? I'm going to tell you a story. It is a tale about knights, wicked creatures, hope, redemption, and above all, magic. A long time ago, so long ago that I can barely remember, there was a young man called Galen, who had been gifted with great strength. One day, a girl knocked on his door asking for help, as her cart had broken down in the nearby forest. Gallant, however, was extremely lazy, so he lied to her and told her there was nothing he could do about it. No, not now. The young girl, however, was a powerful witch. And she cursed Gallant, who instantly turned into an old man. You don't know what you've got until it's gone, right? Gallant didn't know what to do, as he had never witnessed magic before. So he decided to visit the master, who lived at the top of the mountain. Perhaps he could undo the spell. Much to his disappointment, though. The master was unable to do it. However, the master also told him that the elder protectors, ancient ancestors who watched over kind-hearted souls, possessed the power to break the enchantment. Galland was unsure whether he had a kind heart or not. But what were his options? He traveled relentlessly for days, until he finally reached the temple of the Elder Protectors. There he was. To jest ten dziadek, kurde. When suddenly, the ground trembled beneath his feet. Nature was taking over the very corridor. He had to run for his life! Roots shot up from the very ground itself, and Galland was forced to take a leap of faith. And he succeeded! He could hardly believe his luck, but now he had to just climb up. No, chyba mu się nie udało. He had taken a hit and a tumble, but he survived the fall. This was the beginning of his magical adventure. No dobra. Dobra, nie da się myszki trochę za szybko mam myszki. No dobra. The runestones apparently strengthened Galland. They endowed him with vitality, power, and even wisdom. It was like a taste of jakieś runy zbierać. And youth. Teraz znów za głośno jest ta gra, nie? No nie wiem, możemy to mieć też słuchawki się co chwilę, wiecie. Ściszają i podgłaśniają, może to, ale... Time was not on Galen's side. He had to find the Elder Protectors before it was too late. The temple had to be brimming with secrets, left behind by its old constructors. Mhm. Zagadki są. On nie umie wrócić na miejsce. Może umie. Czekajcie.
Słyszeliście kiedyś o takiej grze? Pewnie nie. Aha, czekajcie, bo tu jest jeszcze. Dobra, super. Ja jak mówię do mojej dziewczyny, czekaj coś tam. Ja tak ciągle mówię, czekaj, czekaj. I ona się zawsze pyta, na co ona ma czekać? No na nic w sumie. Aha. Jezu, jaka muzyka. There. Those were the statues of the Elder Protectors. Gallant had to reach the center of the hall. But how? Musi się dostać na środek, ale how? How? Może jak zbiorę runy, to jakieś mocy dostanę. Zawezwiem je moc. W tę stronę chyba średnio. O, shit! Myślałem, że tam jest normalnie. O kurde! Fajne to jest. Fajny jest ten narrator. To nie jest to, co się naprawdę wydarzyło. Gallen felt much better now. Our hero tread upon a strange tile on the floor. Patrzcie, and it activated a mechanism in the door. No i co teraz? Uhu. Uhu. I tu jeszcze. Jaki jest cel tej gry? Wiecie co, nie mam pojęcia, ale było w trailerach jakichś takich, które tam patrzyłem, to było, że to jest jakieś zagadki i przygody. No to mi się podobają zagadki i przygody. A to jest dziadek opowiadający historię. Bo typ... Czarownica sprawiła, że jest stary, no to pewnie celem gry jest to, żeby on się stał znów młody, no nie wiem. O, fuck. Chyba w powietrzu skoczyłem tak swoją drogą. Zagadki przygody są w Supraland, no to też w sumie trzeba było wrócić do Supraland, bo to była dobra giera i dobre zagadki były. Nie, Supraminal, nie, tam tylko trzeba kręcić tym mapą. Nie za głośno ta gra trochę? Sterowanie takie trochę pokraczne jest, znaczy takie strasznie kwadratowe. O, no, The Witness 2 by mogli zrobić, to było sztosiwo. Nie wiem, czy są ludzie na świecie, którzy jeszcze takie zagadki mogą zrobić, te zajebiste, jakie tam były. Talos Principle to się kryje przy tym. Tutaj trzeba 3 nacisnąć. Wąził by zrobił takie zagadki. Tutaj to są takie zręcznościowe zagadki, bym powiedział. Czekajcie, bo ja muszę to przyciszyć, bo to kurde. Aha, tu nie ma teraz przyciszenia.
Mhm. O, shit. Wydawcy The Witness na 2021 zapowiedzieli grę zagadkową podobną. No i to mi się podoba, nie? A daliby The Witness 2 i by mieli pewniaczka, że będzie ten odbiór dobry. No ja bym się zainteresował The Witness 2 na pewno. Finally, he had found the Elder Protectors. At last, he would recover his youth. A chyba jednak nie. We have been watching you for some time, Gallant. We know why you are here. You want to recover your lost years. And we could give them back to you. However, we don't know if you have a kind heart. So you will have to prove your worth. A great evil has fallen over the Red Plains of Oblina. It's Melira the Witch. Melira the She Witch. She was the one who cursed you. Put an end to her evil, and return Oblina to its dwellers. In order to do so, to cleanse the power from the gems of evil. After that, the cities will be free once more. Melina the Witch, dokładnie. The Elder Protector had been clear. A może Melin, Melira, the Sorcerer, and all their dark power had to be destroyed. Kurde, dajcie mi miecz, bo co widzę, że są do rozwalenia te. We have created a special shield for you. If you have a pure heart, Runestone will accept you, guide you, and become a part of you. Now go and enjoy your adventure. Nie dosyć, że on przyszedł do nich o pomoc, to jeszcze mu darli tarczę fajną za darmo. The wicked Melira was attacking the temple. O nie, tam muszę walczyć. Gallant had a shield to protect him. Jezu. To muszę zdobyć. Patrzcie, jaki system walki tu jest. Grubo, co? Tego się nie spodziewaliście, że taka walka będzie tutaj w takiej grze. A jednak. Ale jednak teraz mogę double jumpa robić. Patrzcie na to. Mogę odpowiedzieć, co sponsoret? O co chodzi? Czy ja szukam sponsora? Nie, nie szukam sponsora, kurde. Weźcie tam napiszcie, wy umiecie po angielsku. Weźcie tam napiszcie, kurde, nie sponsoret. Fajniejsza adventure niż nowe Star Wars, ale mówisz ta gra? No taka, no nie no, jakby trochę animacje poprawili, jakby to movement tego typa, to na pewno by było lepiej. Ale przynajmniej jest jakaś narracja ciekawa. He was
to będą różne, bo wiecie, bo... Bo wiecie, tutaj będzie w tej grze jakby widać, że to jest taka troszeczkę zręcznościowa. O, shit, przecież tam była ściana. O, fuck! Patrzę się na czat. O, czy ja rzucam tą tarczą? Nie, to jest moje życie. Myślałem, że to jest ich życie. To może słabo coś w to gram. Dziękuję. Kapitan Ameryka. Ty, no rzeczywiście. Mi się w ogóle Kapitan Ameryka nie podoba. Dla mnie Kapitan Ameryka jest jak ta baba, która nie ma żadnych mocy, tylko jest Rosjanką. Jakąś tam szkolo. O, to jest winda. Jezu, zaraz będzie level, czuję to. No i jestem już na drugiej stronie. Co tam się stało? Aha, tu się coś wysuwa. O, shit. Off, dobra. To w Unity zrobione? O Jezu, nie mam pojęcia. Szczerze powiedziawszy, nie znam się na tym aż tak bardzo. Czy to może być w Unity zrobione? Może być, no. Ale nie było napisane, wiecie, usunęli ten loading screen pierwszy. Czasem tego nie twórcy nie robią, wiecie, tam jest tam ustaw rozdzielczość i tam startuj. No to czasem tego nie zrobią i... No to widać, że to jest, wiecie... Unity, ale tutaj niekoniecznie. Dobra, to trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść, Piotr, i to trzeba spokojnie, kurde. Uuu, winda podjechała. Aha. No dobra. Ja chcę tam do góry podjechać. Level up. Your power has increased. Uuu, jakaś super skrzynia jest po drugiej stronie. Gallen felt an urge within him. No dobra. Co to znaczy, że felt an urge? Co to znaczy? O Jezu, to są fioletowe. Fioletowych jeszcze nigdy nie było. O nie! O, shit. No i wykonani. Fajnie graficznie, podoba mi się styl, bardzo ładny, prosty graficzny styl. Nie podobają mi się animacje i feeling biegania jest strasznie kanciasty. To by mogli poprawić. Fajny jest narrator. Przygoda nawet ma sens. Ale no ta gra chyba się opiera na tych zagadkach, nie? Więc najważniejsze, żeby te zagadki w sumie były
Znaczy zagadki, to są takie bardziej zręcznościowe momenty. Żeby one były dobre. Ale czy są? No jak na razie tak średnio, po prostu się idzie do przodu. I dźwięk, coś z dźwiękiem jest nie tak, bo kurde, raz za głośno, raz za cicho. Jezu, jak to jest głośno, tak się przyciszyć nie da. Ray tracing to jest, czuję to. Oczywiście nie ma nic wspólnego, bo gdyby był, to by się odbijało, a to się nie odbija i szósty. Zawsze można sobie pomarzyć. Kurde, jak głośno. Ty no, ale my tak mamy pokonać tą wiedźmę, na razie nie umiemy wyjść z tej lokacji, nie? Wiecie jaki, wiecie na czym polega problem. Że ten koleś ma problemy z chodzeniem po dungeonach. The temple is falling into new relics. Nie wiem co za relik. O kurde. Ta wiedźma, no ta, no to będzie końcowy boss, nie? Ale na razie jest naszym jedynym celem, jaki tu przed sobą, że tak powiem, widzimy. O. Moc. No ale jak ta walka wygląda tak jak tutaj, czyli ja naciskam lewy przycisk albo prawy i on, nie wiem, czy on celuje w ogóle w tych przeciwników, czy na czym to polega. No to nie wiem, czy chciałbym walczyć z końcową wiedźmą tak naprawdę. Wiecie, ja po prostu sobie naciskam przycisk i on se tak macha tą tarczą. Czasem rzuca nią chyba. Kozak, animacja otwierania skrzyni. No, no to rzeczywiście, na przykład otwieranie skrzyni jest rzeczywiście inne niż w innych grach. No takiego jeszcze nie widziałem, żeby koleś stukał patykiem. Chyba z góry tak naprawdę wchodzi. The protectors were testing Gallen. He had to think fast. Oh, kurde, he had to think fast. Yes, Jezu. The map was lighting up. Piła beczka. Kropla. Takiej zagadki to dawno nie widziałem.
Może to po prostu nie jest gra dla 33-latka, tylko może to jest gra dla młodszych. A ja tak trochę sobie, wiecie, znicisnę. Za te levele coś jedno życie mu dodało. Życie mu się dodało. Zobaczymy, może pod koniec misji, tak zakładam, że będzie jakieś podsumowanie, ile żeśmy czego zebrali, nie? At that moment, a supernatural force compelled him to lift. He had succeeded. Our hero had managed to escape from the temple. Now the red plains of Oblada lay ahead. O, fajne. I to są, i to są kolejne lokacje, które trzeba przejść. Podoba mi się taka mapa. Inverge Studios Presents EFI. Fajne. Powiedzcie mi, czy na Twitchu lecą wam reklamy? Teraz jak oglądacie... O nie, to ta wiedźma. Ambush. Przecież ona już nas postarzała, co ona jeszcze od nas chce? Alternatywka taka, co? That the end of your adventure is close. Dobra, trzeba walczyć. Właśnie ich zbiorę do kupy. O nie. Ba, bo ja jestem kurde mistrzem. A small victory. This isn't over yet. This isn't over yet. The had fled, but the floor was still crumbling away. In that moment, time stood still. Gallant needed a miracle. Then he realized perhaps he can fly. Would protect him from the fall just as it did before. Runestone knew what had to be done. It could feel the needs of Gallant. When it felt Gallant's feet upon it, it let its magic flow. And he succeeded! Gallant had survived the fall and was already surfing the red plains of Oblana. Gallant had heard rumors about this place. It was a cursed region inhabited by the greatest of evils. Oh. And crawling with an assortment of wicked creatures. Runestone seemed to speed up when passing over the sources of power. And the more he overflew, the faster he went. An old fortified city that once thrived on the production of corn. No, sir. O nie, city is abandoned. Gallant had lived his short life in a world without magic. However, even he could feel that the place was enchanted. It reminded him of a novel he had read in his youth with his master. It was about an old knight, just like him, who fought against fierce giants that in the end were nothing but windmills. Tales of chivalry, of course. Windmill City, a to jest Don Quixote. Trzeba znaleźć jakieś kilka kluczy. Yeah.
Czyli tu już jest taki bardziej troszeczkę otwarty, znaczy otwarty świat. No mamy jakąś planszę teraz. I trzeba ją sobie przejść. Spoko. Mógłby jakoś to targetowanie lepsze mieć takie trochę. A to co? Po prostu więcej hapsów miał koleś. Właśnie jego koledzy. Tylko nie widzę, skąd miałbym te klucze wziąć tak na razie. Dobra. Ta gra wygląda jak Warcraft 3 Reforged. No, to by było, gdyby to był Warcraft 3 Reforged. I to tak po prostu niby że gra strategiczna, ale z perspektywy jednego gracza. He would have to go fight them and come back another time. Wkurzające trochę te typy są. Tylko bym musiał na górę wejść. Tu się nie da. Ale nie wiem jak to... Dobra. Może jakoś tamtędy trzeba przejść. Kiedy będzie bandla kolca za pachołki? Kurde, nie wiem. To musiał mieć jakąś wysoką cenę. Dobra. Dziwne to jest, bo nie widzę tych kluczy, a już tu kawałek przeszedłem przecież tego terenu. No i takie bicie ich tu to moim zdaniem słabe jest, mocno nudne po prostu, bo to takie wiecie, typu idziesz, klepiesz, nie? Liczyłbym tu na jakieś fajne zagadki. Czekajcie, bo tu jest gdzieś skrzynia. 10 raz na tą samą schody wchodzić przez to. Jakby całą lokację tu prawie wyczyściłem, nie? Z tej strony. Trzech nie zbiorę i... ale dalej nie wiem w takim razie, jak się tam gdzieś dostać w jakieś sensowne miejsce. Nie wiem, chodźmy tutaj, o tą runę widzę gdzieś w krzakach. Pięć pachołków ban dla kolca, no nie, bo to ja muszę ten sam ten ban wpisywać, więc wolałbym, żeby to jednak trochę trzeba było uzbierać, bo mi się nie będzie chciało co chwilę banów dawać. Ciekawe, czy coś da jakoś ją rozwalić.
Dobra, wpadamy w paszczę smoka. Tu na pewno będzie walka z bossem. Kurde. Teraz kończę to tak, czy mi się zdaje? Rozwal to później, ale co grzybek chcę rozwalić? Dobra, idę tu, zobaczymy, tu pewnie coś trzeba kliknąć. On nam da sekret klucza. The Elder Protectors were providing him with a new skill. O, nowy skill. O kurde, dash. O nie. An ambush. It was time to fight again. Oh shit. Light attacks disappear to hurt the people. The Gallant would have to try something strong. Fajne potwory są nawet, podobał mi się ten bosik. No ale to jest ciągle to klepanie, nie? No jakaś tam plus, jakaś ucieczka. I co, i znów zbieranie tych klocków. No dobra, moi drodzy, chyba sobie skończymy tą gierkę. Jest to jakiś ciekawy pomysł, chociaż albo się powoli rozkręca. Bo niby są te zagadki, ale to takie mocno... Aha, dobra. Takie mocno liniowe, nie? Typu... skocz tu, skocz tu, skocz tu. To takie, wiecie, taki Tomb Raider troszeczkę. Czy ja właśnie porównałem tą grę do Tomb Raidera? Tak zrobiłem dokładnie. No i w 90% gry widzę, że to jest zbieranie tych klocków i walenie... walenie ręką w skrzynię, no to też nie jest jakiś, wiecie... Nie jest to jakieś super wybitne. Okej. Okay. A tu mogę to przekręcić sam. Nowe mechaniki dochodzą. Znaczy ja się domyślam, że później, wiecie, on teraz ma dasha, ten może będzie miał jeszcze co, jakie. No, ale wiecie, tu mam kręcić, kręcić, kręcić i tam, o, tam jakaś strzałka jest. No i tyle. Kolejna skrzynia pewnie gdzieś tutaj. No właśnie. Relik. I jakaś tam historyjka w nim zawarta. No, dobra, ale bardzo przyzwoita gra, no nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzić wszystkim. Wydaje mi się, mam jednak taką wizję, że to po prostu może nie jest gra dla 32-latka, tylko dla trochę młodszych graczy, bo nie jest jakaś wybitnie trudna. No jednak jakieś tam trzeba mieć ruchy w ręce wyćwiczone, żeby, wiecie, żeby tutaj tych przeciwników pokonać i ten, no ale nie jest to jakieś super, nie wiadomo jak trudne. Wygląda ładnie. Są zagadki, chociaż niezbyt wybitne, bo po prostu trzeba pokręcić wszystkim, co jest po drodze i tyle. No, no dobra, pograne.